I na pogrzebie normalnie po odkopaniu szczątków nie było na pogrzebie. I zwracała się przez zakopców normalnie do mnie, żeby zdjęcia dali. Ja mówię... Nie wiem, czy mi to będzie wybaczone. Proszę Państwa, Konfederacja Polski Niepodległej na pewno nie była największym ugrupowaniem opozycyjnym w Polsce. Nie była tym bardziej największym ruchem opozycyjnym w porównaniu z 10-milionową Solidarnością. To nawet te parę dziesiąt tysięcy osób, które się zapisało do KPN-u latem 1981 roku, kiedy łatwo już to się było się do KPN-u zapisać, no to jest mały drobiazg. Byliśmy na pewno nie tak liczni, jak główny nurt opozycji, który reprezentował Komitet Obrony Robotników i cały szereg zbliżonych do niego imprez cieszących się bardzo dużym poparciem zachodniej opinii publicznej, prasy, radia z radiem Wolna Europa na czele, kulturą paryską i tak dalej. My nie mieliśmy ani takiego poparcia, ani takich pieniędzy, ani też tylu ludzi, ani też tylu dokonań. Jeśli możemy mówić o roli Konfederacji Polski Niepodległej, to jest to przede wszystkim rola pionierska politycznie. Myśmy starali się inicjować działania, inicjować, wprowadzać nowe formy działań wyprzedzające innych i nowe formy działań, które powoli, z pewnymi oporami, później zostawały przyjmowane przez znacznie większe grupy. Jeśli też jest chyba rocznica, choć nie okrągła, jeśli w lutym 78 roku założyliśmy Wolne Związki Zawodowe, zresztą tutaj w Katowicach, to było w nich 8 osób. To w tej pierwszej grupie, która się jeszcze nie mogła rozwijać, ponieważ oni byli pod bezpośrednim ciągłym uderzeniem, bezpośrednim ciągłym uderzeniem bezpieki, to było 8 osób. Ale były wolne związki zawodowe. Wolne związki zawodowe, które walczyły przede wszystkim o wolność, a nie o to, żeby na przykład w zakładzie pracy wyremontować prysznicę. I z tych 8 ludzi w wolnych związkach zawodowych wyrosło więcej niż 8 milionów wolnego związku zawodowego Solidarność. W przeciwieństwie były dwa podstawowe nurty opozycji. Pierwszy nurt opozycji był nurtem bardzo ważnym, bardzo zasłużonym, ale nurtem o cenach ograniczonych. To ograniczenie nie wynikało z miłości do ograniczenia, wynikało raczej z innych horyzontów politycznych. Ten nurt zmierzał do tego, żeby najpierw starało się nadać sowieckiemu socjalizmowi ludzką twarz, co było zresztą za celem zupełnie nierealnym,
A później, kiedy to się już ujawniło, że jest to cel nierealny, no to to było dążenie, żeby ucywilizować ten sowiecki typ socjalizmu, który zdominował Europę Wschodnią, Europę Środkowo-Wschodnią, i żeby ucywilizować w taki sposób ten system władzy, żeby był bardziej przyjazny ludziom. To był jeden nurt opozycji. Natomiast nurt opozycji, który zresztą narodził się, wyrósł z opozycji wewnątrz PZPR-u, z liberalnej opozycji wewnątrz PZPR-u, która próbowała bronić tak zwanych zdobyciu października 1956 roku, próbowała, żeby jak w liście do władz z jesieni 76 roku, 1976 roku, jak napisał Karol Rydzelewski, że choć będzie ta kierownicza rola partii, to niech ona będzie bardziej w interesie ludzi. My się w ogóle nie zajmowaliśmy ani kierowniczą rolą partii. Nasz nurt, który był jakby czołówką drugiego nurtu opozycyjnego, nie zajmował się ani kierowniczą rolą partii, ani nie zajmował się uzdrawianiem PRL-u. Myśmy po prostu występowali przeciwko PRL-owi, co ostatecznie w akcie założycielskim Konfederacji określiliśmy bardzo wyraźnie, jawnie, publicznie i głośno. A mianowicie napisaliśmy dosłownie: celem naszym jest uwolnienie Polski spod sowieckiej hegemonii w taki sposób, żeby obalić narzędzie władztwa sowieckiego nad Polską, dyktaturę PZPR. Wypowiedzieliśmy wojnę, można powiedzieć, zarówno Związkowi Radzieckiemu, jak i władzy PZPR. A jak śmieć potraktowaliśmy PRL, bo nawet tej nazwy nie wymieniliśmy. Zresztą uważaliśmy, że PRL jest to forma władztwa sowieckiego nad Polską. Otóż to był ten drugi nurt. Ten drugi nurt, żeby mógł funkcjonować, musiał mieć bardzo długi okres przygotowawczy. I ten okres przygotowawczy musiał polegać przede wszystkim na tym, żeby znaleźć formy działania, które nas doprowadzą stopniowo do sytuacji, w której będziemy mogli podjąć jawną i masową walkę bez użycia przemocy, która przyniesie niepodległość i demokrację w Polsce i oczywiście uwolni Polskę od władztwa Związku Radzieckiego. Ten program nazwaliśmy koncepcją góry lodowej, która się wynurza cały czas spod powierzchni morza, ma swoją część schowaną, ukrytą, ale ma coraz większą część jawną. Część ukryta zapewnia funkcjonowanie, część jawna ekspansywnie, politycznie zdobywa. Wypiera niewolę, wypiera władztwo sowieckie nad Polską, wypiera dyktaturę, żeby zaprowadzić demokrację. Powiedziałem, że mieliśmy to robić bez przemocy, a to z dwóch powodów. Pierwszy powód to był taki powód bardzo uniwersalny. On po prostu wynikał z wartości humanistycznych. Przemoc jest zawsze, jakby nie było, skierowana przeciwko ludziom. Przemoc nie jest zjawiskiem humanistycznym, ani tym bardziej humanitarnym. I myśmy oczywiście
tak chcieli bez tej przemocy walczyć. I była to, jakby powiedziałbym, ta bardziej szlachetna część naszego programu. Ale to nie tylko dlatego. Była druga część, która była może mniej szlachetna, która po prostu wynikała z bardzo prostego, założenia. Jeżeli my zastosujemy przemoc, to władza jest znacznie silniejsza i władza nas zniszczy. Jak mówiłem, trzeba było wielu lat przygotowań i w ciągu tych wielu lat przygotowań taka kwestia, którą musieliśmy właśnie rozstrzygnąć, to jest walka bez przemocy. To nie tylko jest sprawa formy, znalezienia odpowiedniej formy. To jest także sprawa tradycji. Naszym celem było doprowadzenie do masowego działania milionów, a więc do powstania w Polsce. A tradycja polskich powstań to jest tradycja walki orężnej. Gdy na przełomie lat 50. i 60. bardzo głębokiej konspiracji. Środowisko popularnie nazywane piłsudczykowskim w Polsce, to samo jądro tego środowiska. Ludzie, którzy całe życie właściwie spędzili w konspiracji, my byliśmy tylko ich uczniami, to jeśli musieli przede wszystkim poradzić sobie ze spuścizną tradycji. Ja jako słuchacz, nawet nie uczestnik tej dyskusji, jako młody chłopak, który dopuszczony został do tego, że mógł złożyć przysięgę i mógł być wewnątrz nurtu niepodległościowego. To nawet z pewną fascynacją obserwowałem powtarzające się dyskusje, w której ludzie mówili, walczyliśmy za Polskę zbrojnie. Organizacji bojowej PPS, w Związku Strzeleckim, w Legionach, w Armii Polskiej, w Armii Krajowej, w Organizacji Wolność i Niezawisłość. Piłsudski sam mówił i pisał, że nie ma innej drogi niż droga zbrojna. I druga strona mówiła, zasady walki muszą być dostosowane do możliwości. Józef Piłsudski nie wyszedł z kosmierami, tylko kupił 50 mannlicherów, bo najwięcej pieniędzy nie miał. Kupił 50 mannlicherów w Budapeszcie, dołożył zapasy strzeleckie, uformował pierwszą kompanię 100-kilkudziesięciu ludzi, bo tyle było broni. A potem dzięki polskiemu patriocie, który służył w wojsku austriackim, udało się zdobyć 2000 karabinów Mannlicher, które po prostu udało się wyciągnąć z magazynów austriackich. To decyzje zapadały między polskim patriotą kapitanem, a polskim znudzonym podporucznikiem, który strzegł magazynów karabinów. Tego magazynu karabinów, jak Piłsudski tam, jak człowiek ze strzelce się tam zwrócił z pisemkiem kapitana wydać 2000 karabinów, to ten znudzony podporucznik mówi, ale my nie mamy ludzi, żeby wam to zanieść. Byli ludzie, żeby to podjąć. Otóż i Piłsudski mówił, tylko walka zbrojna, a my wtedy na początku lat 60. zaczynamy mówić nie walka zbrojna. Znaczy ja mówię my, ale to nie ja. Bo ja mówię, ja byłem pewien słuchaczem, że nawet zabierałem głos, to ten głos się zupełnie nie liczy. Otóż mówi się nie walka zbrojna, bo walka zbrojna prowadzi do klęski. A klęska, to mamy znowu już kolejne 50 lat za sobą wojny. I po tych bardzo dramatycznych dyskusjach, wtedy na początku lat 60. zwyciężyła zasada
że nie odchodzimy od myśli Piłsudskiego, ale myśl Piłsudskiego dopasowujemy do nowej rzeczywistości. I trzeba było znaleźć wszelkiego rodzaju metody i ostatecznie wybraliśmy metodę, która się wydawała absolutnie, takie na pierwsze spojrzenie, ta metoda się wydawała absolutnie nierealna. W jaki sposób my ostatecznie osiągniemy niepodległość? Dobrze będziemy, góra lodowa będzie wymierzała się na powierzchnię, będzie coraz silniejsza, coraz więcej ludzi z nami będzie szło, doprowadzimy dojdzie do eksplozji społecznej i tak dalej. Ale jak potem? Przecież jest potężny Związek Radziecki i przecież nie było w stosunku do nas potężne państwo, które ma wojsko, ma bezpiekę, ma milicję, ma partię, która w szczytowym momencie osiągnęła podobno 3 miliony członków. No może większość tych członków niezbyt, że tak powiem, była zadowolona z przynależności do tej partii, ale wystarczająca ilość tam była ludzi, którzy chcieli po prostu w tej partii być. Wydawało to się zupełnie nierealne, a my wtedy wybraliśmy taką zupełnie nierealną sprawę. Wybraliśmy ją gdzieś w połowie lat 60., a mianowicie dojdziemy do niepodległości przez wolne wybory. Znacznie później, no w tej chwili sobie przypominam, jak w 1987 roku jak powstał SKS, Studencki Komitet Solidarności w Krakowie, ja tam przyjechałem, miałem spotkanie z ludźmi z tego SKS-u i mnie się ktoś pyta, no dobrze, jak dojdziecie do tej niepodległości? I ja powiedziałem, przez wolne wybory i tak się czułem, jakby mówił ostatnie głupstwo. I oni tak to chyba też odebrali. To zresztą przypominam sobie to między innymi dlatego, że to jakiś tam bezpieczny, który był w tej grupie, jakiś retur czy coś takiego, zapisał to, że Moczulski tutaj mówi, że przez wolne wybory. Dlaczego przez wolne wybory? Nie dlatego, że wolne wybory jako takie były łatwe do osiągnięcia. Tylko jeśli się wynurza ta góra lodowa, to ona tą rzeczywistość, to z jednej strony ma miażdżyć tą rzeczywistość, która ją otacza, ale z drugiej strony ona się może wynurzać, bo rzeczywistość wokół się rozpada. I teraz przeprowadziliśmy w latach 60. jeszcze dokładne bardzo analizy, między innymi z analiz demograficznych. Przy czym to już nie była czysta demografia, tylko zastosowanie metod cybernetyki do materiału demograficznego, gdzie już nie badaliśmy wartości demograficzne, tylko badaliśmy wartości energetyczne, to przez analizę tego procesu w Polsce było zjawisko rekompensaty biologicznej. 13 kolejnych pokoleń, które się urodziły począwszy od roku 1948, było wyraźnie wyższe od przeciętnej, niektóre z nich dwukrotnie wyższe od przeciętnej. Te pokolenia wnosiły zapas energii społecznej. W Polsce narastał zasób energii społecznej i energia społeczna, która jest przecież sumą energii witalnej ludzi, ma taką cechę charakterystyczną, że nie może być przechowywana w jakimś akumulatorze, musi być natychmiast wydatkowana. A jeżeli nie jest wydatkowana, to działa burząco. I teraz, jak schwyciliśmy tą formułę, zaczęliśmy badać, ja już tutaj w tym bardzo czynnie uczestniczyłem,
Zresztą prowadziłem te badania także na seminarium doktoranckim profesora Jacka Stanowicza w historii na Uniwersytecie Warszawskim, oczywiście nie mówiąc po co. Zaczęliśmy badać poszczególne rewolucje, które się działy w ostatnich 200 latach, bo wcześniej nie mieliśmy materiału statystycznego. I okazywało się, że tam, gdzie dochodziło do rewolucji, pojawiło się zjawisko gwałtownego przyrostu energii społecznej, która nie została zagospodarowana i zaczęła działać burząco, jak na przykład w Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W Wielkiej Rewolucji Francuskiej ten zapas niewykorzystany był nie tylko tak wielki, że zburzył Francję, ale całą Europę. To już w czasach napoleońskich. A równocześnie porównaliśmy to z podobnym zjawiskiem, który występował w Wielkiej Brytanii, też ogromny przyrost energii społecznej, który jest zagospodarowany i daje Brytyjczykom rewolucję przemysłową, co zapewnia Wielkiej Brytanii na najbliższe 200 lata czołową pozycję w świecie. A więc ta energia społeczna, która może budować, która może burzyć. A dalej coś było prosto. Wzięliśmy po prostu nawet nie tyle rocznik statystyczny, bo tam takich szczegółowych danych nie było, ale wzięliśmy wydawane już przez Główny Urząd Statystyczny wiadomości statystyczne i tam były podawane liczebności i ilość rodzeń każdego roku, liczebności wszystkich roczników. I po prostu można dzisiaj wziąć, zrobić to samo badanie, sięgnąć do roczników, przeliczyć te roczniki, zwłaszcza te roczniki tak zwane uderzeniowe, urodzone w latach 1948-1961, 13 takich roczników, jak je i zobaczyć, kiedy wszystkie osiągną wiek dorosły, czyli ta energia już będzie już zużywana nie na rozwój własny, tylko na zewnątrz także. I mniej więcej w połowie lat 60. wyszła nam data 1980. Pierwsze wrażenie było takie, to niemożliwe, to nie może być prawda, bo to za łatwe. Bo to za łatwe, jak to przeliczyliśmy tylko roczniki, przyjęliśmy tam pewne normy i to niech nam nagle wychodzi, że wybuch społeczny w Polsce będzie w roku 80. Powtarzaliśmy te badania, to się wszystko zgadzało, ale to była niesamowita przygoda intelektualna. Ponieważ w pewnym momencie mogliśmy obserwować, czy nasze wyliczenia są trafne. Zaczęło się od sytuacji w roku 1966, kiedy Kościół zorganizował wielkie obchody milenijne i w całej Polsce, ale nie jednego dnia, tylko to było w różnych dniach, i w całej Polsce były jakby wielkie uroczystości z powodu tysiąclecia Chrztu Polski. Na większości z nich był zresztą ksiądz prymas Wyszyński. I myśmy też jeździli na nie, nie tylko po to, żeby uczestniczyć, ale patrzeć, kto tam jest. I na tych uroczystościach dominowali ludzie dorastający, tuż poniżej 18 roku życia. Właśnie te roczniki, 48 i później. I wtedy nagle widzimy, że nam się sprawdza. 3 lata później, marzec, jedną z głównych rzeczy, którą robiliśmy w marcu, to pytaliśmy się o wiek uczestników. Marzec zrobiły pierwsze 3 roczniki wyżowe. Urodzone w 48, 49, 50 roku. Przywódcy widzą trochę starsi. Ale ta masa studentów i nie tylko studentów, ponieważ marzec to są nie tylko studenci. To była, a marzec to się działo nie tylko w marcu oczywiście 68 roku. To były 3 te roczniki, które wyodrębniliśmy. Potem przyszedł rok 70, wiek górników. Od 18 do 23 lat.
5 roczników. I wtedy już z całkowitą pewnością wiedzieliśmy, że jak wszystkie 13 roczników wejdzie w życie dorosłe, a komunistyczna władza, jak zwykle nieporadna, nie będzie w stanie zagospodarować, nie jest w stanie zagospodarować tego potencjału energii społecznej, to co dojdzie? Dojdzie do eksplozji społecznej. Teraz by się przydało. Bardzo długo otrzymaliśmy wyniki tych naszych badań w Wielkiej Kajownicy. Przesadnej zapewne, są wszystko tam są tajemnicy, bardzo zasady konspiracji w nurcie niepodległościowym były niesamowicie. My młodzi uważaliśmy, że przesady, ale starsi mieli rację. Były niesamowicie ostre. Także wszystko to było robione w wielkiej tajemnicy, ale nie chcieliśmy, żeby władza się o tym naszym dowiedział, ale w pewnym momencie już było wystarczająco blisko do wybuchu i zaczęliśmy ujawniać. I między innymi w takim memoriale do władz, który był według Jaruzelskiego, studiowany przez biuro polityczne KCPZPR, my przez kogoś tam przekazaliśmy to, ja przekazałem na przełomie taki memoriał na przełom, w ostatnich dniach 76 roku. I tam już jest napisane z pewnym takim, że następuje przyrost energii społecznej, za niezagospodarowana energia społeczna będzie działała rusząco, do eksplozji społecznej dojdzie w roku 79. Myśmy tak mówili, od 79 do 81. Nie chcieliśmy powiedzieć 80, bo no, przyznam się szczerze, że niemalże się wstydziliśmy, bo jakby nie można przewidzieć, nie można przewidzieć z dokładnością roku. No, nam się wydawało, a tutaj po prostu wyszło, że 80. I już od jak się zaczęła demokratyczna opozycja, to już nie ukrywaliśmy. Ale to myśmy do tego doszli, to myśmy w oparciu o to ustalali nasz terminarz prac, to myśmy planowali kolejne formy działania od bardziej od luźnych i ostrożnych politycznie, po mniej luźne, coraz bardziej zwarte i tak dalej, aż po partię polityczną, która była partią polityczną zbudowaną do walki zresztą nie przemocą. I a wszyscy inni we wrześniu, tuż po podpisaniu porozumień gdańskich, ja tam bezpośrednio przedtem jakiś czas zostałem schwytany i aresztowany. Wypuszczono mnie chyba 1 września na mocy porozumień gdańskich z więzienia. I kilka dni później wpadła mi w rękę paryska kultura. Najnowszy numer, który właśnie przyszedł do Polski. Paryska kultura z datą lipiec-sierpień 1980. Tam między innymi przeczytałem 2 artykuły, które udowadniały, że w Polsce jest pełna stabilizacja, że do niczego nie dojdzie, a tylko Moczulski chodzi i opowiada jakieś bzdury, że będzie wybuch społeczny. Nic z tego nie wskazuje. No jak ja to czytałem w pierwszych dniach września, rozumiecie Państwo, z jak wielką satysfakcją to czytałem. Ale to przecież się powtórzyło po blisko 10 latach. Ja wyszedłem już po raz kolejny w 1986 roku na jesieni, wyszedłem z więzienia. Miałem jakieś kłopoty z sercem i wyjechałem na parę miesięcy za granicę na leczenie.
Powiedz kilka karm, właściwie zawdzięczam tą stanowczej postawie ówczesnej premier, pani premier brytyjskiej, która jakieś tam rozmowy przerwała, póki Moczulskiego chorego nie wypuszczono. Ja wprawdzie byłem rzeczywiście chory, ale jak wyjechałem na zachód, to się głównie zajmowałem nie chorobą, ale polityką. Jeździłem po Anglii, po Stanach Zjednoczonych, po Francji przez blisko pół roku i mówiłem, PRL się rozpada, Związek Radziecki jest w stanie przedagonalnym, w ciągu 2-3 lat władza komunistyczna w Polsce się załamie. Pamiętam jakieś takie spotkanie i na tym spotkaniu wstaje facet i mówi, bardzo panu dziękuję, że pan mi że pan to mówi. Jak pan opowiada, że tutaj za 2-3 lata nie będzie komuny w Polsce, ja zamykam oczy i słucham. Ja wiem, że to jest nieprawda, ale jak to, ja tego nigdy nie słyszałem, jednak miło, że to można usłyszeć. To jest nieprawda, ale tak można to usłyszeć. No ale za 2 lata rzeczywiście komun nie było, za 3-4 nie było Związku Radzieckiego. I teraz, dlaczego myśmy wybrali wybory? Nie dlatego, że uważaliśmy, że te wybory narzucimy totalitarnej władzy. Tylko myśmy wyliczali, ja nie mam zresztą czasu na to i nie wchodzę w szczegóły, myśmy wyliczali, jak to będzie wyglądało w przyszłości i jak będzie następował i z jakich przyczyn, też musimy to pominąć, z jakich przyczyn będzie następował, zresztą Putin dzisiaj ten sam błąd popełnia, z jakich przyczyn będzie wynikało wewnętrzne załamanie Związku Radzieckiego, a co za tym idzie całego obozu. Przy czym Związek Radziecki się najdłużej będzie trzymał, a słabsze obozy wcześniej będą pękać. I my dlatego mówiliśmy, że ostatnim efektem, ostatnim momentem będą wolne wybory, ponieważ będzie to czas, kiedy będzie władza komunistyczna będzie w ruinie w PRL-u. Związek Radziecki będzie na krawędzi rozpadu i żeby się ratować przed rozpad, to Związek Radziecki zamiast się kłócić ze Stanami Zjednoczonymi zacznie prosić o pomoc Stanów Zjednoczonych. I to zresztą było. Zresztą Stany Zjednoczone tej pomocy udzielili. Jeszcze w 1991 roku prezydent ówczesny George Bush, z którym zresztą rozmawiałem 2 lata wcześniej, byłem w Stanach Zjednoczonych dokładnie i też mi powiedział, że Związek Radziecki jest niewykonany. Otóż George Bush przyjechał w 1991 roku do Związku Radzieckiego i opowiadał, że Związek Radziecki wyjdzie z kłopotów. Jak przyjechał do Kijowa na posiedzenie Rady Najwyższej 1 sierpnia 1991 roku, to mówi, wasza przyszłość jest w Związku Radzieckim. To będzie inny Związek Radziecki, demokratyczny, taki miły, zamożny, bo my pomożemy, my damy pieniądze. Anna, to idzie, ale wasza przyszłość jest w Związku Radzieckim. Mówił to 1 sierpnia, 23 sierpnia ta sama Rada Najwyższa ogłosiła niepodległość Ukrainy. Myśmy po prostu wiedzieli, że będzie za późno, żeby ktokolwiek pomógł Związkowi Radzieckiemu. Będzie za późno, żeby cokolwiek powstrzymywać i będziemy mogli łatwo doprowadzić do wolnych wyborów. Żeby ułatwić pracę, że tak powiem, kapitulację, pracę w kierunku kapitulacji, jak już się zbliżał ten okres, widać już było gołym okiem rozpad Związku Radzieckiego i PRL-u. My jakby stopniowo ujawnialiśmy nasze plany i wtedy doszliśmy już nie do takiej fazy, żeby tam opowiadać coś o wolnych wyborach, tylko doszliśmy do fazy, jaką znaleźć formułę wolnych wyborów,
żeby władza komunistyczna bez żadnych oporów się już na to zgodziła. I w 1984 roku Biuro Rada Polityczna Konfederacji Polskiej Niepodległej ogłosiła warunki, na których my możemy, to było przed wyborami PRL-owskimi, jakimiś my ogłosiliśmy warunki, na jakich my możemy uczestniczyć w wyborach. I powiedzieliśmy, dobrze, zgodzimy się. Niech połowę mandatu sobie weźmie PRL i PZPR i sojusznicy, druga połowa niech będzie, nie będzie wolne wybory. Ten konkretny projekt jest projekt 1984 roku. W grudniu 1988, gdy Tadeusz Mazowiecki i Bronek Geremek zwrócili się do mnie, żebyśmy nie zwalczali okrągłego stołu, powiedzieliśmy, że nie będziemy zwalczać okrągłego stołu, jeżeli oni podniosą ten postulat 50% wyborów. Ostatecznie partia PZPR zrobił manewr i te 50% to jest, zrobili senat. Senat, który nie miał żadnych uprawnień, ale my cały czas mówiliśmy 50% parlamentu, a senat był częścią parlamentu. I jeżeli policzymy skład senatu i skład sejmu, to mi to te wybory 1989 roku były rzeczywiście 50% tak jakśmy chcieli, ale już w nich uczestniczyli. Zresztą to było nasze drugie uczestnictwo w wyborach, bo po raz pierwszy do wyborów, oczywiście na zasadzie pokazania, że można kandydować do sejmu. To po raz pierwszy w wyborach, w których uczestniczyliśmy, to były wybory z wiosny 1980 roku. Zgłosiliśmy 8 kandydatów. Zgodnie z ustawą, ówczesną ustawą ordynacją wyborczą, kandydatów zgłaszały partie polityczne i Konfederacja Polski Niepodległej jako partia polityczna zgłosiła 8 kandydatów. W odpowiedzi na to, że niebezpieka tylko Front Jedności Narodu się do nas zwrócił, czy my chcemy umieścić ich na liście FJN-u. A powiedzieliśmy, nie, my zgłaszamy ich do Sejmu, a nie do FJN-u. No i w związku z czym oczywiście ci kandydaci nie byli na żadnej liście, ale nam tylko o to chodziło, żeby pokazać, że można zgłosić kandydatów, żywych ludzi z prawdziwymi nazwiskami, że to jest po prostu normalna sprawa, żeby się ludzie do tego przyzwyczajać, czyli przyzwyczajać. Bo niesłychanie ważną rzeczą było przyzwyczajanie społeczeństwa do czegoś. Pan dyrektor tutaj wspomniał przed chwilą, że zafascynowało go słowo niepodległość w nazwie KPN w 1981 roku. No jak to przecież istnieje państwo? PRL to chyba niepodległość. Tak myślało więcej wielu ludzi, większość ludzi w tym czasie. Trzeba było ich przyzwyczaić, że zostanie z państwem niepodległym. Czyli jest takie półpaństwo, prawda? To jest narzędzie, że tak powiem, forma, że tak powiem, władztwa, taka prawna, organizacyjna forma władztwa sowieckiego na Polsce. Także trzeba było przyzwyczajać. Myśmy tutaj do tych wyborów w 80 roku właśnie po to, żeby przyzwyczajać. Ale znowu w tym czasie, kiedy my mówimy wolne wybory, już od 1984 roku, zresztą poszliśmy zaraz potem do więzienia, ale to nieważne. Jeśli mówimy wolne wybory, to oczywiście myślimy, to oni będą już w takim rozpadzie, że nie będą w stanie nic zrobić, by musieli się zgodzić na te wolne wybory. Ale główny nurt opozycji mówi coś innego. Jacek Kuroń, człowiek ogromny sens. Ogromnych zasług. Ale ogromne zasługi to niekoniecznie ogromna wyobraźnia. Ja nie wiem, w żaden sposób nie chcę zostać ani pamięci, ani zasług, ogromnych zasług Jacka. Myśmy się trochę boksowali, ale naprawdę, ale lubiliśmy się chyba, ale nie chcę niczym podważać, tylko ale fakty są faktami. Na początku 1988 roku Jacek Kuroń
pisze broszurę Krajobraz po bitwie. Wszystko przegraliśmy. Ratujmy, co się da. Ja mu odpowiadam na to tekstem Krajobraz przed bitwą. I to przed, i tam, to przed bitwą zaczęło się właśnie już parę miesięcy później, poczynając od strajku w Hucie, w Nowej Hucie, gdzie Lenina, a później lato, strajki górnicze tutaj, równocześnie jeszcze strajki na Górnym Gdańsku i tak dalej. No i potem koniec sierpnia, początek września, w wielkiej tajemnicy, świadom, już władze są świadome, co się dzieje. Kiszczak zwraca się, że chce się spotkać z Wałęsą, prawda, i te tajne rozmowy, które tam wstępne w końcu sierpnia, już z Wałęsą, Wałęsa spotyka się z Kiszczakiem już na początku września i powstaje koncepcja okrągłego stołu. My byliśmy zasłani. My mogliśmy wyprzedzać innych, ale byliśmy za słabi. Mieliśmy za małe poparcie społeczne, byśmy chcieli bardzo dużo. Trzeba było być odważnym, żeby przyznać nam rację. Byśmy byli za słabi, żeby stworzyć konkurencyjną działalność, konkurencyjne rozwiązanie w stosunku do okrągłego stołu. Ale ja wiedziałem, że okrągły stół przyspiesza wydarzenia. Jeżeli w następstwie okrągłego, a jeżeli będziemy mieli wolne wybory, choćby 50% w następstwie okrągłego stołu, i tutaj żeśmy nie władzę nawet, tylko ten główny nurt opozycji, presję. Dobrze, nie będziemy występować przeciwko okrągłemu stołowi, dobrze, zorganizujemy całą radykalną opozycję i przekonamy ich, że nie należy przeszkadzać. Co zresztą zrobiliśmy? Prawda? Że nie należy przeszkadzać okrągłemu stołowi. Zrobimy to pod jednym warunkiem, że z okrągłego stołu wyjdą wolne wybory. I Tadeusz Mazowiecki, którego znałem jeszcze ze studiów, Geremek, którego znałem z seminarium na Uniwersytecie Doktoreckim, patrzyli na mnie i nie, nawet nie mówili, ale ja znaleźliśmy się zbyt dobrze. Widziałem, co oni myślą. Leszek znowu zwariuje. Ale dobra, podniesiemy sprawę wolnych wyborów. Ostatecznie, co to kosztuje, że takie żądanie podniesiemy? A będziemy mieli chociaż spokój do tych wariatów, co to o jakiejś niepodległości krzyczą. I podnieśli. Władze musiały się zgodzić. A co nastąpiło 4 czerwca 1989 roku, to już wszyscy Państwo wiedzą. Miałem pół godziny, mówiłem trochę dłużej. Niestety, przykro mi bardzo. Ale tak na to się wypadło. Po prostu staraliśmy się sformułować taki program, który po jakimś czasie będą mogły podnieść masy. Inne ugrupowania polityczne, ale także masy. Jeżeli w rewolucji bez rewolucji, z czego się trochę wyśmiewano, za narzędzie powstania narodowego w Polsce, nie używaliśmy słowa powstanie, ponieważ ono odpychało ludzi, używaliśmy słowa eksplozja społeczna. Nawet nie chcieliśmy używać słowa rewolucja, no w tytule jest rewolucja, więc rewolucja, ale łagodne słowo, ale to chodziło o powstanie. I jaką formę powinno przyjąć powstanie w Polsce? Pisze w rewolucji, bez rewolucji. Strajkowski. I co nastąpiło latem 1980 roku? Strajkowski. Dziękuję. Opowieść o niepodległości. Zapraszamy teraz do obejrzenia
Dowódcy drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4:55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broń i opaski. Pozycje wyjściowe bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest. Wykonać? Tak jest.